Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Andy i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku nagram dla Was kolejny test i tym testem będzie test napoju Tiger Arbuzi. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym nietypowym odcinku będę dla Was nagrywać kolejny test, tym razem test napoju Tiger Arbuzi. Także zapraszam Was do oglądania. Więc na początek Tiger Arbuzi prezentuje się właśnie tak jak tu widzicie na załączonym obrazku, a tak w rzeczywistości. Ładny ma kolorek i jest o smaku arbuza. Jakbyście nie wiedzieli, to już Wam od razu powiem, że jest o smaku arbuza. I pytacie, i pewnie się zapytacie, skąd go mam. Otóż go sobie zakupiłem. Nie powiem w jakim sklepie, bo nie chcę reklamy mieć i tak dalej, i tak dalej. Także standardowo, jak na moich testach, najpierw sobie sprawdzimy zapach, a potem smak. Także już go ja otwieram. O, aż dymek poleciał. No i pachnie arbuzem, bo to jest Tiger o smaku arbuza, więc to będzie wiadomo, że on będzie pachniał arbuzem. A teraz sam smak. I później przejdziemy sobie do podsumowania i do oceny. Szczerze, powiem Wam, że jest bardzo dobry. Ma taki smak charakterystyczny właśnie arbuza. Więc dajcie mi, nie wiem, sekundkę, może dwie. Dla Was to będzie sekunda, dla mnie to będą minuty. Ja to wypiję i do Was zaraz wrócę. Więc ja już jestem z powrotem. Tigerek został przeze mnie wypity. Tak, sami już słyszycie. No i teraz przejdziemy sobie do podsumowania. Więc ja daję ocenę Tigerowi temu 10 na 10. Ponieważ jest bardzo dobry, czuć wyraźny smak arbuza, a nie to w niektórych Tigerach. Piłem już wiele Tigerów, ale przy tym Tigerze naprawdę czuć ten pełny smak. Czuć go. Także dlatego oddaję mu ocenę 10 na 10. Także myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.